super przewaga. Dwa gole przewagi i kupon wygrany. Misja zakończona. To już w pierwszej połowie. Superbet. Go Super. Gdzie znajdę takiego względnie dobrego? Gdzie znajdę takiego względnie taniego? Daj Słowaka, przeciętniaka, daje walczaka, nie zdechlaka, daje Polaka, nie drumlaka, nie grzelaka. Prześlij mi Słowaka, nie Araka, nie Spaślaka, nie Polczaka, nie Rasaka, nie Cieżniaka, nie. Prześlij mi Siplaka. Witamy! To jest wielki quiz o Walii, z którego nie dowiecie się za wiele o Walii, ponieważ pytania są bez sensu. Nie tak bez sensu, jak pytanie o Julii Żugaj, bo jest dzisiaj z nami gość specjalny, Wiktor Chrabąszcz. Dzień dobry, witam serdecznie. Skoro w studiu będzie gość od pytania o Julii Żugaj i gość, który przebrał się za Borata, także same poważne sprawy dzisiaj będą tak, omawiane. Tak jest. I Wojtek Kowalczyk. Ten, który zawsze poważnie mówi. Tak. I ja, Wojtek Piela. Witam serdecznie. No ubolewam, bo przyznam szczerze, że przeczytałem dzisiaj świetny tekst. Polecam na Weszło Michała Kółkowskiego o Lidze Walijskiej, dlaczego istnieje dopiero od 30 lat. No a Julii Żugaj nie czytałem, natomiast mam nadzieję, że też będę się mimo wszystko dobrze bawił, bo jestem w gronie ludzi wybitnych. I Kuba Białek. Dzień dobry, dobry wieczór. Ostatnio jakiś tydzień temu, myślę, była tutaj w tym studiu, uwaga, Julia Żugaj, chcę wam powiedzieć. W programie Zero Kultury Maćka Dąbrowskiego na kanale Zero jest odcinek z Julią Żugaj. O, był też Janusz Korwin-Mikke. A to tak porysowała Julia Żugaj, czy? Chciałem się zapytać Wojtka Kowalczyka, co sądzisz o tym, że stół jest porysowany. A ja mam też taki dziwny. Taki. Ale tu ktoś mi przed chwilą, przed rozpoczęciem taki tego programu, ktoś mi powiedział, że na tym miejscu siedział Janusz. Pan Janusz. JKM. Widocznie nie obciął paznokci, co ci powiem. Naprawdę nie sądzimy, że ten stół, który jest ciężki i taki monumentalny, nawet powiedział, można uszkodzić. A jednak panu Januszowi się udało porysować stół. Ślizg w piłce wymyślił, to jest stół. Myślę, na początku byłem przekonany, że wziął to jako deskę do krojenia i jechał i coś kroił tutaj. Polska demokracja też nie sądziła, że można ją uszkodzić, a pan Janusz walczy. Wiele lat sukcesywnie. Ale brutalnie z tym pojechał tutaj. Może to była kiełbasa wyborcza, którą sobie kroił. Ale zobacz, jak mi powiedziałeś to parę dni temu, że będzie quizowali i mówisz... Parę tygodni temu? Parę dni temu, sorry. I powiedziałeś mi, że będzie uczestniczył w nim Wojtek Piela. To zaraz, od razu się przyznał. No tak. Przeczytał już tekst o Walii. On tam, coś mi się wydaje, że... Nic niczego mu się nie przyda. Nie? Nie. Tak, też myślę, no to przynajmniej... Ja bym się zdziwił, jakby takie rzeczy, jak jakieś... Tam są trudne nazwy w ogóle walijskie, to patrzyłby się Wojtek, pogubił przy spisywaniu w ogóle. Czy ty czasem jeździsz tramwajem? Tak, bo mam połączenie czasami na Mokotów, tramwaj, metro. Nie oglądałem debaty, ale wymignęło mi na X-ie dawniej Twitterze, że Janusz Korwin-Mikke uważa, że tramwaje są zbędne, ponieważ linia tramwajowa przez większość czasu jest nieużywana. W sensie, wiesz, jest tor, kawał toru i tam przez większość czasu nie jeździ tramwaj. Więc to jest... No, ale co powiedział, że on jeździ tylko samochodami? Znaczy, no domyślam się, tak? No tak, no on za tym, żeby wszędzie były samochody. No dlatego on lubi stać w korkach i później wymyśla te głupoty swoje. Co ci powiem? No ale do tramwaju... Normalnie, gdybyś tramwaj jeździ bez korków, czyli nie miałbyś czasu na wymyślenie czegokolwiek głupiego, bo tak, tu pyk, tu przesiadeczka, w metro pyk, tak jak ja tu jeżdżę na Mokotów i cyk, nie ma czasu na głupoty. A tu, wiesz, jedziesz w tych korkach, stoisz półtorej godziny. No bo chyba nie jeździ tymi rządowymi, coś mi się wydaje, co? Janusz? Chyba nie ma. Na szczęście się do władzy nie dorwał. Jedna z bardziej zaskakujących rzeczy, jaką ostatnio obejrzałem w internecie, to jest film Kasi Gandur o korkach. I okazuje się, że wszystkie dowody i badania świadczą o tym, że im... Że taka naturalna reakcja, że jak są korki w jakimś miejscu, to rozszerzamy pasy, no nie? Dodajmy pas, drugi, trzeci. I im bardziej rozszerzamy te pasy, tym robią się tam większe korki, a mniejsze korki są wtedy, jak zwężamy te pasy. Czyli jeżeli zamiast trzech pasów zrobimy tam jeden pas, to prawdopodobnie za jakiś czas będą tam mniejsze korki. Też o tym słyszałem.
To jest szokujące, ale myślę, że tak jest. A gdyby to ogólnie zamiast tych pasów posiać trawnik, to w ogóle nie byłoby korków, nie? Tak, to jest sposób. A Wiktor, żeby nie było. Był w korku i chciał ci się wjechać, czy ustąpiłbyś miejsce Romanowi Kołtoniowi? Oczywiście, żebym ustąpił. Bo już sprawy są chyba wyjaśnione. Znaczy Roman mi nie odpowiedział, no to nie wiem, czy są wyjaśnione, ale... Ty wyjaśniłeś. Ja wyjaśniłem i na tym się zakończyło. A lecisz do Cardiff? Nie, nie lecę do Cardiff. Okej. Okay. No ale ja się cieszę tutaj z tego, co Wiktor powiedział. Po pierwsze, zgoda buduje, a niezgoda rujnuje. A po drugie, jestem fanem dużej jazdy na suwak. Myślę, że jako społeczeństwo, kiedy tak dojrzejemy do właśnie tego wpuszczania się kulturalnie na ulicy, to wtedy będziemy mogli powiedzieć, że ewolucja się dokonała. Słuchajcie, poważne pytania to się zadaje do poważnych ludzi. No, nie traktujmy poważnie naszych reprezentantów, przynajmniej w ostatnim... Brawo, Wojtek. A ludzie się z tobą zgodzili w komentarzach, że to faktycznie mogła być nasza ostatnia wygrana w tym roku. No, zobaczyli klasę rywali, które mają miejsce w rankingach. Słuchaj, ja jeszcze raz przejrzałem tych przeciwników, także no. Powiem ci, nie będzie łatwo o zwycięstwo, nie? To dopiero będzie. Chyba, że awansujemy na Euro, jeszcze zagramy... to wtedy wygramy z Walią, to bez sensu. Ale jakbyśmy wygrali po rzutach karnych na przykład, to oficjalnie w statystykach masz rybę. No ale na Euro mamy Austrię. A jeszcze można z Litwą zagrać. Przed na Euro mamy Austrię, tak? Tak. Holandię i Francję. Holandię i Francję, no to... No. Ale jak już wyjdziemy, to w 1/8, nie wiem, Albania może. To... Chciałem wam pokazać nowinkę technologiczną. A to wtedy wygramy, jak wyjdziemy też. W sensie, jak wyjdziemy z grupą... Może po trzech remisach. A możemy, w sumie, no, nie, na Euro jest, nawet Euro można wygrać. Chciałem wam pokazać nowinkę technologiczną, która być może zakończy oszustwa w quizach. No. Mianowicie w tym telefonie, teraz poproszę szeroki plan, w tym telefonie trzymam władzę quizową, zobaczcie, pyk. Czyli ty będziesz liczył punkty i chcesz nam powiedzieć, że to, że ty liczysz punkty, sprawi, że będzie mniej oszustw, ja tak? Myślę, że będzie więcej. Pamiętacie, kiedyś był taki, miał awarię. A czemu Kowalowi dawaliście? Nie dodawaj Kowalowi, bo ja widzę... A widzisz, czyli oni też mają jakąś władzę, to nie jest tak. Słuchajcie, panowie na reżyserce, ja obstawię wyniki, sprawdzajcie go. Obstawiam wyniki quizu teraz. Nie wiem, ale pamiętacie Kuba z Wojtkiem, bo jesteście najdłużej tutaj, no gdzieś... Kiedyś miał awarię laptop Pawła Paczula i na kartce zaczął zliczać punkty. Ja pamiętam, jak ułamki mu tam wyszło. Obstawiłem wyniki quizu. Zobaczmy. To widzę, że chyba dużo obyczajowych tematów będzie, skoro gość od pudelka ma wygrać. Ja lubię cyfrę 8, Steven Gerrard z nią grał. Tak. A nie, przepraszam, bo ja chciałem dać Wojtkowi 12 na tobie. Dobra, ale no to właśnie dobrze. O to chodzi, że będzie quiz nie owali żadnej tam, tylko Willi Żugaj. No. Nie wiem, dobrze, dam wam 10 na początek. Zobaczmy kategorie, jakie przygotowałem. Kuba, ale ty jesteś traktowany przez Pawełka. Dwa ci dał. Ja mu udowodnię. Walijskie związki z Ekstraklasą. Rebusy, Czarny Piotruś, Robi Sawacz, Robi Rzeczy, Ryan Giggs, niefajna postać, Kluczowa Wiedza o Walii, Poland Wall. A czy Julia Żugaj była kiedyś w Cardiff? To jest... Nie wiem. Należałoby się nad tym zastanowić. Możemy dać sobie to za plecy, daliśmy sobie to za plecy. I zacznijmy od Wiktora, który jest naszym gościem, więc niech wybierze. Niech ma. Znasz zasady? Tak, to znam tak. Zasady. To chociaż ty. Przynajmniej kiedyś oglądałem, nie wiem, czy się zmieniły w ostatnich latach. Tak. One się zmieniają co program. Co? Ale to jest właśnie urok. Najwyżej zrobię swoją interpretację gość, i potem je poprawicie. Pierwszy gość, który zna zasady, bo prowadzący w ogóle ich nie zna. A co to jakieś ciekawe, że trzeba znać zasady? Jaka kategoria? Dobra, no to Ryana Giggsa na Wojtka Pielę. Niefajna postać. Ryan Giggs. Jest Boniek, czy nie ma Bońka? Nie ma. Wyjechał. Z kim zdradzał, w Rzymie? Z kim zdradzał żonę Giggs? Z żoną brata, kochanką brata, kuzynką brata, z bratem. No właśnie, kuzynko to... brata to byłoby kaźrodcze chyba. No byłoby, ale to... Ale możliwe. Ale właśnie w pierwszej wersji miałem napisane siostrą brata. Wiedziałem, że coś z bratem. Że coś tam o brata chodzi. No wydaje mi się, że... Z bratową brata. Że z żoną brata zdradzał. Z żoną brata, tak jest. Z żoną brata zdradzał... przepraszam, Ryan Giggs, nie Wojtek. Wojtek nigdy ja nie mam brata. Tak nie dopuścił. A nawet jakbyś miał. Nawet jakbym. Ale żeby nie kusiło. Klikam. Bardzo dziękuję, mamo. Bardzo ci kliknąłem. Tak jest, dobrze, na razie jeszcze... No tak, bo to jest teraz tak, tak, że... Prowadziliśmy większą dynamikę, że zawsze się walczyło. Bo jak ja na siebie teraz wezmę, to dwa mogę tak zostać. No to sprawdźmy w praktyce, wezmę na siebie walijskie związki z Ekstraklasą. Walijskie relationships w Ekstraklasa. Czyli plik Ekstraklasa 1.
Przyjechałem do Lechii rozkładać tyczek. Chcę tu po sobie dużo zostawić, powiedział Adam Owen. Ile meczów wygrał od tego czasu przed zwolnieniem? Kamera mi trochę ekran zasłania, nie widzę. Adam Owen. Od czasu tego zdania. Który pamiętamy, był trenerem przygotowania fizycznego. Popularny WF-ista. Tak. Trener. On zastąpił chyba Piotra Nowaka na stanowisku pierwszego trenera. Tak. I jakiś tam dział naukowy potem miał? Czy ma w Lechu teraz? Jest dalej w Lechu. W Lechu. Przynajmniej według Transfermarkt. Tak. W ogóle to jest z wywiadu mojego i Szymona Podstówki, gdzie po raz kolejny wykazałem się wizjonerstwem, bo zapytałem Adama Owena, dlaczego Mateusz Matras nie gra na stoperze, a mógłby. I jak widać w Stali Mielec miałem rację. Paweł, ty się to marnujesz w tym studiu, rozumiem. Ty masz chyba wypisane gdzieś rzeczy, których miałem rację i tak ty używasz ich, przypominasz za każdym razem. Co ty tam dostajesz za jakieś... Ta wiadomość. Od Adama Owena, że pozdrawia cię. Od Mateusza Matrasa. I przepraszam, że cię nie posłuchał. No niedużo pewnie wygrał, bo ty lubisz takie podszyte właśnie pewną szyderą pytania, a zwłaszcza, że ten okres Adama Owena w Lechii nie był najeżony triumfami. Delikatnie powiedziane. No słuchaj, niedziela jest palmowa, trzeba się uśmiechać. Nie, jest poniedziałek. Poniedziałek palmowy. No to poniedziałek palmowy. Co jest? Poniedziałek palmowy. Olej palmowy podobno zdrowy jest, Ani Lewandowski. A masz jakieś przepisy dzisiaj z Ani Lewandowskiej? Że... Olej palmowy jest zdrowy? Słyszałem, że jest niezdrowy. Właśnie. A, no to niezdrowy. Jest niezdrowy. No właśnie, w Nutelli jest olej palmowy. No dobrze, no co, no, ale czy to jest poważny program? Ten pan, który ma te swoje, to mówi, że tego nie kupuj w Biedronce, zawsze mówi, na pierwszym miejscu ma olej palmowy, więc to nie jest to. No to dziękuję, właśnie cieszę się, że jestem, tak jak powiedziałem, na wstępie w gronie ludzi wybitnych i są w stanie poprawić to wszystko. Dobra, bo nie chcę już kolejnej głupoty powiedzieć, mam nadzieję, że jak powiem odpowiedź, to będzie tylko delikatnie chybiona. Dwa mecze. Zero. No, jest... I dwa punkty mi zabierasz. Tak. Dobrze. No i to działa tak w praktyce. Paweł, jak zadaję takie pytania, to zawsze jest zero. Zawsze jest zero. Albo jeden, maksymalnie. Dobra. Jeden naciągany. A mogę teraz rebusy wziąć, czy muszę? Możesz. Wziąć? No to W rebusach są nazwiska walijskich piłkarzy, byłych i obecnych. Ojej, dobra. Cezar Pazura. Cash Pazura. John Toszak. Nie. John Pazura. Ciekawe, ilu znacie w ogóle piłkarzy walijskich. John Charles? Nie. Dolar Cesare. Chyba nie będzie strzelania dzisiaj dużo. Chyba nie. Ja znam bardzo mało. Ampadu? Nie. Mogę podpowiedzieć, że strzelił nam kiedyś gola. John Hartson? Nie. Kto nam jeszcze strzelił gola? Strzelił nam ten Wilson z League 2. Ale to nie on. Johnny Williams. A Williams, tak. Ale to nie ten, tak? Ten z Gillingham. No, Swindon chyba też grał. Cię to tam pewnie co 2-0 przegraliśmy z Kazia Górskiego. Nie. Nie? 21 wiek. XXI wiek, fajny mecz, dobry mecz, ciekawy mecz. A, zawsze musieli mieć jedną gwiazdę w zespole i człowiek nie pamięta tej drugiej. Ciężko powiedzieć, że to była gwiazda. Tej podstawki. Paweł Janas. No to wtedy przegraliśmy 2-3. Strzelił John Hartson. Wygraliśmy. Tak. Wojtek. No co no? Olej palmowy tutaj jakieś te. Masz rację. No i ale strzelił John Hartson w tamtym meczu. Tak. No właśnie. Ale to nie John Hartson. No, to już wiemy. 10 sekund wam daję, panowie. To jest niesmaczne, że nie znacie tych postaci. Ben Thatcher? Czemu? Bo był taki obrońca. Może jakiś Colt, ale to ja wiem. Coltol? Nie wiem, no. Colt? Biorę pod uwagę... No to Czarek Pazura ma mało wspólnego coś, co jest z tym zawodnikiem. Pewnie 5. Colt może mniej więcej. 4. 3. Nie wiem. 2. Nie znam się. 1. Odejmuję wszystkim po punkcie. No, jako łatwiej. Tak być nie będzie. No to... Earn Show. A, no tak. Robi. Earn, bo zarabiać, a Show, bo to jest kadr z filmu Show. Mm-hmm. Całkiem niezłego filmu swoją drogą.
wyznacza Wojtek dalej, ale nie może na siebie. To ci się tam w tym... Czarny Piotruś. Co ci się tam w tym filmie podobało? Dla Kowala. No. Nie podobał ci się film Show? Ale co ci się tam podobało? To te kobiety pod prysznicem? Nie, no to całkiem, jak na tamte lata, całkiem ciekawy film. No to jakiś początek XX, że nie początek, ale... 2000 to chyba. Wtedy z Cezarem Pazurą zazwyczaj były ciekawe filmy. 2005, 2006, tak myślę. Wtedy, chyba. Wtedy była taka faza na Big Brothera i to było fajne takie prześmiewcze. Dobra, i fajny plot twist na końcu. Czarny Piotr dla Kowala. Dla Kowala. Na Kowala. Na Kowala, okay. Niech tam. Która walijska drużyna nie istnieje, nie istniała albo wciąż, albo nie istniała, albo nigdy. Wciąż, albo wciąż nie istniała. Albo no. Nigdy, albo wciąż. Prestatyn, Penrhyn Koch, Dürz, Airbus. Nie, a ID to istnieje na 100%. No, tutaj nawet nie dyskutujmy. Skąd wiesz? Słuchaj. Grałeś kiedyś z Prestatyn? Nie, ale mogli wylosować pewnie w jakiejś rundzie. Na co dzień oglądam. To brzmi jak lek reklamowany w przerwie meczów. Prostaty, nie, tak, nie. Na prostatę. A Airbus? Pozbądź się prostaty z prestatynem. Nie, też istnieje. Istnieją te dwa zespoły. O tym B i C nie słyszałem. I nawet mi nie przeleciało przed oczami. Nie, bo tak... powiedziałeś, że na pewno słyszę. Nie. O tych A i D to słyszałem, bo... Znaczy nie... A i B ja zrozumiałem. A i D. A i D. Istnieją te drużyny. Znaczy D na pewno istnieje, może leciałeś kiedyś, ale nie wiem. Nie, to jest drużyna piłkarska. A może to jest drużyna piłkarska złożona z pracowników lotniska w Cardiff. No to tam... No w Hiszpanii jest Intercity. Wszystko jest. Brawo. Talmielec gra. Taki mecz w pucharach Intercity kontra Airbus. Ale by było. I jechaliby... No chyba im nie grozi. I ciekawe, czy wyjechali by train. No i gdzieś tam pewnie za naszą wschodnią granicą Wołga też. Taki klub też był. Tak. Idealnie pasowałaby do Intercity taka Wołga. Mają głupie te nazwy tam w tej Walii. Takie właśnie pod B mi podchodzi, że... Ona też jeszcze powinna. No ale i to nie wiem, czy co cebi gdzieś tam przez ten. Dobra. Nie istnieje, tak? Nie istnieje. Co ty z tym kokiem tam żeś wymyślił? Z tym kokiem. Dobra, no co ja. Co ty tam koło? Patrujesz. Ja ledwo widzę. Za daleko dla mnie wiesz, okulary piją. Koka ma samuraj. A, właśnie daliśmy, nie wiem, czemu daliśmy ten telewizor, bo zawsze dajemy na Quizy ten większy, ale już trudno. Martin Koch, taki skoczek. Tak. Dobry lotnik. Tak. Dobra, odpowiedź. Między B a C to jestem na 100% przekonany, tylko teraz tura. Co ty mógłbyś mieć w głowie ewentualnie? Sieczkę masz, to wiem. Kocha. Kocha to... Kocha to... No dawaj, P czy C. Dobra, nie istnieje drużyna B. Istnieje. C. To takie było pół na pół, nie? Niestety. Nie mam tutaj zaimplementowanej odciągania pół punktu. Kto wyznaczał? Ja. A. To się zmieni kiedyś. To się zmieni. No to weźmy Polska Walia dla Wiktora. Masz 7, Wojtek? No na to wygląda. Ale czekaj. Tak. A jak Wojtek nie... Przepraszam. Jak... Właśnie, no. Bo Kowal się nazywa tak samo jak Wojtek. Czyli 10 minut temu mówię, że dzięki tej technologii nie będzie pomyłek. No bo myli mnie to, że Wojtek ma na imię Wojtek, a Wojtek ma na imię Wojtek. No, słuchaj. Kto strzelił pierwszą bramkę w historii meczów polsko-walijskich? Gadocha, James, Hockey, Domarski. No od razu sportowe pytanie, to wiadomo, że będą schody. No Juliusz Żugaj niestety nie ma. Czy Julia Żugaj może strzeliła? Może, ale... Trevor Hockey. Tam przeglądałem mniej więcej te mecze. Flash score do 73. Chyba ogarniał. Ale stwierdziłem, że nie, no, że nie może dać jakichś strzelców bramek stamtąd, no to... Mhm. A Paweł to mógłby dać nawet z meczu, który się nie odbył. To pamiętaj o tym.
Robert Gadocha, Roberta cały świat kocha, jak to było w miodowych latach. Tylko czy on mógł strzelić pierwszą bramkę wtedy? Dajmy Roberta Gadochę. Źle. Leighton James. Teraz muszę uważać, bo ty nie jesteś z kolei Wojtek, ale masz też imię na W. Same przeszkody. Patrz, bo tam jest Kowal, a nie Wojtek. No wiem, ale mi się... A odjąłeś punkty Wojtek. Ale ja do ciebie mówię Wojtek, raczej nie Kowal. Dam ci podpowiedź. No, tylko na antenie chyba. Możesz też kolejnością jechać po stole. Widzisz, Kowal jest od... Taka u mnie jest na odwrót. No właśnie, dlatego musisz sobie to przestawić na odwrót. Albo do góry nogami możesz trzymać telefon. O, nie mogę, bo mi się... Kliknąłeś mi coś. O. O. Ja, ale pamiętam. Ja pamiętam. Ja miałem 9. Ja wiem. Dobra. Wyznacza Wojtek. To jest tak, jak kiedyś pamiętasz, co wybieraliśmy te najlegendarniejsze występy polskich bramkarzy w historii i po prostu od tego, ile ci się urwało paluszka, zależał werdykt, jak ocenimy występ danego bramkarza, bo im dłuższa była ścieżka z paluszków, to tym bardziej docenialiśmy ten występ. I właśnie miara interwencji była właściwie, że im dłuższy paluszek, to tym lepsza interwencja. Tak jak tutaj, jeden ruch palcem i po prostu wszystko się wyjaśni. No dobrze, Kuba Białek i dla Kuby będzie kluczowa wiedza o Walii. Kluczowa wiedza o Walii. Jestem ciekaw. Co on tam wymyślił? Co to może być za wiedza? Czym jest krępok? Walijski naleśnik, walijska zupa, walijski seryjny morderca z lat 80. Walijski zespół popowy. A tu, no dobra. A tu zwrócił uwagę, czy to jest właśnie na pewno z lat, czy z lata, może z jednego z lata, lata 80. z lata 80. roku może, może nie? Tak być, ale nie, nie, słuchajcie. Gdyby to był morderca, no to by się nazywał nazwiskiem raczej i byłoby to nazwisko z dużej litery, z wielkiej litery. Może to przydomek. No na przykład był Kuba Rozpruwacz. No tak, ale to się raczej pisze Kuba Rozpruwacz, jedno i drugie z dużej litery. Albo Paczul to nie raczej, pamiętaj. Albo był Zodiak. Jaki Zodiak? No seryjny morderca Zodiak nie był z nazwiska, ani z imienia. Nie, ty byś na co nie. Walijski zespół popowy też byłby nazwą własną. Krem, słuchajcie. Krem to jest zupa, nie? Krem, więc daję krem. Daję zupę, B. Źle. Ale to a co? Naleśnik. Nie skojarzyłeś, że krem, że naleśnik może być też jakiś krem. Może być, to mógł być. Zupa, a powiesz coś więcej o tym naleśniku? Tam jakaś konsystencja? Już ci mówię. Jakieś składniki, wiesz, tak, żeby to program miał wartość edukacyjną. Tak. Walijski naleśnik zrobiony z mąki, maślanki, jajek, octu i solonego masła. Aha. O, co tam najważniejsze. I można go wypełnić czymś. Tradycyjnie przyrządzony na kamieniach do pieczenia lub patelniach. O, no i dobrze. No i... Jest serwowany w Shrove Tuesday, przed środą popielcową, czyli o. Za dwa dni. Środa popielcowa to była na początku Wielkiego Postu. A, przepraszam. Czyli to jest tłusty czwartek pewnie, tak? Shrove Tuesday? A nie, wtorek. Nie, no Tuesday to jest wtorek. To tłusty wtorek. I no właśnie taki słony trochę, bo tutaj solone masło. No i ocet. I ocet. Generalnie we wtorek. Tego się trzymajmy. Od środy będziemy jedli naleśniki z octem. Czy ktoś w ogóle odpowiedział dobrze dzisiaj? Nie. Ja na początku tylko. Aha, okay. A potem wziąłem na siebie i tak. Rozpocząłem klątwę. A to tak... Zebrało się 5 ekspertów od Walii. Ale to tak trzeba? Co? Odpowiedzieć dobrze w tym quizie? Tak, wypada. A, wypada. Gdzie jest do wygrania jest krępok. A są jakieś kamienie, to już stawiamy przed redakcją. Rebusy dla wszystkich. Rebusy, proszę bardzo. Mhm. Uwaga, piłkarz walijski wierzy. No, John Toszak. Hartson. Tak! Dobra. Czyli poszedłeś tu, widzę, strzelcami. Nie no, zobacz, jaką mi zadymę zrobili. Tak, Hartson, dobrze. Wojtek i Wojtek jest, widzisz? Ty tego nie ogarniesz. No. Wydaje mi się, że... No, uwaga. Brawo. Brawo. Janek, będę mówił się Janek. Wiem, że nie lubisz, a za karę masz. Wyznaczysz. A czemu Janek tak nie lubi? Bo Janek Tomaszewski, czy co? Nie, bo on woli Jasiek. No to... No. Dobra. Czarny Piotruś. Albo dobra, jeszcze nie było kategorii z Robim Savage'em, żeby tak rozdziewiczyć kolegę. Robi Savage robi rzeczy dla Wiktora. Zobaczmy materiał filmowy.
got 17 games to go. You're gonna see me on the TV screens. You're gonna hear me on the radio. I got 17 games to go. I got 17 games to go. You're gonna see me on the TV screens. Czyli to cover. Eminema, Soul Solid Crew, Wu-Tang Clan, to autorski utwór Savage'a. Ciężkie pytanie. Paweł, ja nie wiedziałem, że ty tak tutaj masz wiedzę szeroko pojętą z zakresu Rubiego dyskografii. Ja tego się rodzaju autorów. Ja teraz poważnie podchodzę do quizów. No już szeroka wiedza z zakresu autorów sugeruje mi, że to może nie będzie Eminem. Czy to może być autorski utwór? Nie, myślę, że też nie. No i teraz jest pytanie. Zostaje B i C. Już komuś to zostawało. No i było dobrze wtedy. Źle było. Nie no, źle. Znaczy, nie, no jedno z tych było. Znaczy tak, jedno z tych było. Tak, tak. Tak. Że... Źle wybrane, no. Wtedy to było C, dobra odpowiedź, to może teraz być B. Albo pójdziemy w Wu-Tang Clan. No i dobrze ci podpowiedział Wojtek. Soul Solid Crew. Nie wiedziałem. Nie kierowałem się żadną znaną światu logiką. Wszystkie odpowiedzi dobre będą B. Nie. Nie? No zobaczymy. No. Na razie widzę, że tak jest. Soul Solid Crew. Robiego Savage'a. To nie jest piosenka, ale dużo śpiewa sobie pan. Robi. Trochę nie śledziłem jego twórczość. Wiem, nudziłeś się ostatnio w domu. Nie nudziłem się, po prostu pracowałem. Wiesz, co to znaczy? Ten czas. Wyznacza Wojtek. Tak? Jezus Maria, co się dzieje? Ale nieładnie się z Kowala zachowujesz. Nie podoba mi się to. Dobra, walijskie związki z Ekstraklasą dla Kuby Białka, bo to jest dziennikarz, który występuje w programach o Ekstraklasie, także ja myślę, że to przejedzie jak po solonym maśle. Od dziennikarza, który występuje w programach O walijskiej Ekstraklasie. Ilu Walijczyków grało w Ekstraklasie? O. O panie. Czy ja sobie przypominam jakiegokolwiek? Jakby było ilu Walijczyków było trenerami, nie? To już, już byśmy jednego... To jeden bym powiedział wtedy. Ja bym powiedział zero. A czy... Było trenerami. Trenerów, tak? A. To był trener. Kurde, no czy Walijczycy byli w Ekstraklasie? Ogólnie z Wysp Brytyjskich niewielu mamy piłkarzy. Jeśli już to był Kocir. Johnny Spike Gill był na przykład. Tak, tak. Dishon Teobald. Mocna postać. W Anglii był, w Legii był taki, jak się nazywał. Eddie Stanford. Tak. Ten. Ziggy Gordon był w Jagiellonii. No Barry Douglas jest. Ziggy Gordon. Ogólnie tak. Jest pytanie źle skonstruowane. Dlaczego? A, że nie grali. Powinno być ilu Walijczyków było. No, bo na razie opowiadacie o kimś z Wysp, którzy byli. Dajecie byli, ale nie powiedzieliście, że grali. Barry Douglas to już... Ziggy Gordon dobrze grał w piłkę. Dishon Teobald chyba dwa występy w Koronie. Dishon Teobald, tak, tam poprzeczka oczekiwałem była zawieszona na poziomie kostek. A dlaczego my tak mało ściągamy tych wyspiarzy? Bo tam dobrze płacą pewnie. Może tak. W Championship i w League One. No wiesz, jak ściągnęliśmy to właśnie ten Dishon Teobald z szóstej ligi. Z szóstej ligi, tak. Ten był dopiero na nas. Ty mówiłeś, że on ryby wiązał na straganie i go wzięli. No bo z tej portowej tam dzielnicy gdzieś przyjechał. I... A ten drugi jak się nazywał? Johnny Spike Gill. To jak jakaś... I on przyszedł chyba do Korony z czwartej ligi. Tak. Z polskiej. Ale tam przepadł, nie? Gdzie on jest teraz? Bo gdzieś odszedł chyba. Wrócił do portu. Po brutalnych słowach Macieja Bartoszka, który się tylko uśmiechnął na wspomnienia o Johnnym Spike'u Gillu, słuch o nim zaginął. Kurde, no powiem wam szczerze, zero. Dobrze. Brawo. Z tych odpowiedzi, które bym na się nie zastanawiał. Dostajesz punkt. Okej, dziękuję za ten punkt. Oddam Wojtkowi, bo widzę, że ma dużo punktów. Mhm. Coś trudnego wybiorę. Biorę Polska Walia. Co to? Polska Walia. Okej. Okay. O, tego nie było. Tego nie było jeszcze. Było. Było? Wiktor miał. No z Leightonem Jamesem było pytanie. Tak. Który zawodnik debiutował meczem z Walią? Kamil Grabara, Jakub Kamiński, Kamil Pestka, Damian Szymański. Hmm. Ciekawe. Dzisiaj trochę merytoryki. A jest dzisiaj Boniek? Nie ma. Szkoda, bo ja wiem. Chyba. Co więcej zaprosiłem pana. Wydaje mi się, że... Nie odmówił. Odmówił? Tak. Kto? Pan prezes.
Pan prezes chyba nie chce do Polski przyjeżdżać. Nie, myślę, że po prostu do Kuźni chce przyjść. Nie wiem, co bym tak. Co ci powiedział, że nie, czy nie, bo to jest głupota? Nie, bardzo miło odmówił. A, no dobrze. Ale tak. Powiedział na do widzenia ciało, czy coś takiego. Nie, no to bardzo miło. top miłych odmów. Nie. Albo ciało, albo buziak, już nie pamiętam. No to trzeba zrobić taką kategorię. Top odmów Biggie'a Bójka. Jakimi słowami Biggie Boy odmówił wywiadu? Odmówił dalszej pracy, jeżeli mówił czegoś. No, to też było bardzo miłe, bo nie chciał święta. A nie znam odpowiedzi sam, czy ciało, czy buziak, jeszcze pamiętam. No, a to... a może się nagrało znaczy, gdzieś. Ma prezes tę zdolność, że mi odmówił, ale poczułem się taki doceniony. No. Zobacz. Bo na przykład, jak Mariusz Pekalski mi odmówił wywiadu, to się poczułem niedoceniony. No, widać, że nie leciałeś z samolotem normalnych. Pan jest poważny. Serio? Tak. Ale on czytał, co o nim pisaliśmy. Tak, tak. Nadal nas nie lubi. A w ogóle to jest ciekawe, bo zanim zadzwoniłem do Mariusza Piekarskiego, to rozpytałem się na grupie naszej weszlackiej, wewnętrznej, jakie mamy kontakty z Mariuszem Piekarskim. No i to, nie, no raczej dobre, raczej w porządku. Dzwonię. Chyba pan jest nienormalny. Nie, przedstawił diagnozę. No. Cóż, prawda. Tak to bywa. Kamil Grabara, wydaje mi się. Tak jest. W tym meczu, co wygraliśmy 1 czerwca w Lidze Narodów 2-1. Tak. Też bym obstawiał Grabara. Demiciewicza. Czesław Michniewicz kadrę prowadził. To musiał raczej być Grabara. Tak jest. Tak. A Kamiński pamiętacie, kola strzelił w ten meczu. Pamiętacie, jak za Michniewicza wygraliśmy 1-0 na wyjeździe i było nam mało, teraz byśmy się dali pociąć na taki 1-0. A byśmy trenera Michniewicza nie docenili. No ale też znaczy, chciałem zauważyć, akurat tutaj się wtrącę, że my w fakcie doceniliśmy, bo był u nas, składał deklarację, że pojedziemy na Euro do Niemiec, jak zostanie. No i co? Trzeba było się posłuchać wtedy Czesława Michniewicza. No nic dodać i zująć. Gorzej by nie było. Przecież ostatnio sobie tak wspomniałem tę grupę mundialową naszą, to też było więcej szczęścia niż rozumu. Mam wrażenie, że kadencja Czesława Michniewicza wyczerpała pokłady szczęścia polskiej reprezentacji na tę dekadę. Ale w zasadzie dzisiaj by się przydało taki mieć troszeczkę spokój, że będziemy grali na 0-0, nie? Przed tym wtorkowym meczem. Ale 0-0 nie da nam awansu. Słuchaj, ja widziałem w tej reprezentacji coś takiego, że jak myślałem o 0-0... Właśnie ty widziałem. Ja myślałem o 0-0, to 2-0 było w pierwszych 3 minutach w Pradze na przykład. Ty zaproponowałeś taki pipkowaty skład. Mhm. Dwóch na dwóch defensywnych, jeden na pas. Ale to ja brałem pod uwagę, że zobaczysz, że tak będzie, bo to my nic ofensywnie nie zagramy. No. Trzeba iść na wymianę ciosów. 3-5, a nie... Chcesz być Neymanem? Nie chcę być. Słuchaj, ja tym bardziej wystawiłem taki troszeczkę defensywny skład ze względu na to, że... Ale strasznie defensywny. Tak, ale jak zobaczyłem... Dzień wcześniej zobaczyłem, że Austria strzela w 6 sekundzie, Niemcy w 7, to się przestraszyłem, że pobijemy ten rekord jeszcze niechcący. Czyli to coraz bardziej kluczowe staje się to, żeby wygrać losowanie o piłkę. Przerwać pierwsze 10 sekund. Na tej piłkę Polska wygrała i już taki lewy jak wygra losowanie, to tak do szatni. Mamy i Wojtek, chciałem ci powiedzieć, że losowanie wygrali w tym meczu Ligi Austriackiej jakiś był w tym sezonie. Zaczynali od środka i dostali... W 4, czy w 5 sekundzie. Spokojnie, różne rzeczy. Zaczął, zagrał do bramkarza, bramkarz wykopał, nastrzelił gościa nadbiegającego, padła. Można. No i tyle było. A może my jak... Nie, no rekord pobili jakiś, no też Guinnessa, nie? Możemy jak wygramy losowanie, to podajdzie. Piotrowski będzie Baumgartnerem, nie? Też ma obejrzy, bo to umie z dystansu. Mecz Salzburga mi się wydaje jakiś był i no taka bramka. Zaczynali od środka i stracili bramkę. 4-5 sekunda, no duża sprawa. No. Kto wyznacza? Ja chyba, tak, Polska Walia tak powiedziałem. Dobra, Ryan Giggs, niefajna postać dla Wiktora. Ryan Giggs. Not good postać. Not good person. Ryan Giggs. Giggs 2. Której gazety to okładka? The Sun, Scottish Herald. Walls News, Daily Mail. Fakt. No to tutaj już faktycznie, jakbym źle odpowiedział, to bym się źle czuł z tym. Mm.
Kto jest teraz naczelnym faktu? Michał Wodziński. A, właśnie. Fajny? Pomyślmy, Desan. Wprowadza zmiany. No pomyślmy o pytaniu. Myślę, że Daily Mail. Źle. Scottish Herald. Dobra, to ja zadam teraz pytanie, jaki był najgorszy wynik w quizie? Bo jak ja oglądałem regularnie, to najgorszy był chyba Damian Smyk i miał 2 punkty. Niżej było. Ja miałem na minusie kiedyś. Było już na minusie. Później jesteśmy po bandzie, były tak. Bo potem jeszcze był inny format. Ale w tym formacie takim normalnym 2. Chyba najmniej nadal. Albo 0 może, już nie pamiętam. Już tyle tego zrobiłem. Ktoś to musi policzyć. Wiktor, a twoja ulubiona okładka faktu albo jakiś taki pojedynczy artykuł z chwytliwym tytułem? Wiesz co, no okładka, no to chyba tutaj nie wynajdę niczego nowego, że po meczu z Ekwadorem była ta chyba najsłynniejsza i to w zasadzie była jedna z niewielu rzeczy, która kojarzyła mi się z faktem, jak tam przychodziłem. Że nada, jak to było? Tak, nie wracać do domu. Hańba. A ile ty już pracujesz tam? 1,5 roku. A pojedynczy artykuł to w sumie nie wiem. Kiedyś wydaje mi się, że były lepsze te artykuły w ogóle. Była chyba kiedyś taka historia, że naczelny fakt jakieś 15 lat temu odpowiadał Darkowi Szpakowskiemu, bo chyba Darek Szpakowski nazwał go grubasem, on wstawił do gazety swoje zdjęcie tam w samych slipkach. Tak, było. Tak. Było, pamiętam. I wtedy właśnie dlatego prasa nie umierała, tak jak teraz. Tak, ale to też była sytuacja, że chyba zdjęcie w fakcie się ukazało, jak Michał Listkiewicz dubie w nosie, takie bardzo nieprzyjemne, takie ordynarne, i zadzwonił na drugi dzień do faktu Michał Listkiewicz, jak przeczytał: dziękuję panowie redaktorzy, żona mnie próbowała oduczyć 15 lat, nie udało jej się, wam się udało jednym artykułem, dziękuję. Będę teraz uważał. To jest ta czwarta władza, tak zwana. Media mają wpływ. Kto wyznacza? Ja chyba dalej, tak? Bo dałem na Wiktora Giggsa. Odnoszę wrażenie, że to Wojtek cały czas. Nie, no bo Kuba tu się chciał odegrać, no i wyszło jak wyszło. Dobra, Kowal, walijskie związki z Ekstraklasą. Ty też występujesz w programach o tej lidze, to pewnie się znasz. Pewnie odpowiedź zero będzie. Może jakieś zero znowu. Czyli nie ma związku walii. Do tej pory dwie odpowiedzi na pytania z tej kategorii, to jest zero. Nie ma związku walii z Ekstraklasą. No właśnie. Walijskie związki z Ekstraklasą. Za słaby realizator. Jest jeszcze jeden walijski zespół, oprócz New Saints, który strzelił gola polskiej drużynie w Europie. Który? Inter Cardiff, Bangor City, Newtown, Wrexham. Czy Inter jest w każdym kraju świata? W każdej stolicy świata. Chociaż nie, bo we Włoszech nie. No ale tak, właśnie. W kraju może... W Włoszech nie. Inter Roma. Nie ma. Inter Roma. Chyba. A? Może jakby poszukać jakiejś serię Z? Może. Kto wie. Wiem, że... No bo będzie B albo C. Ale ciekawe, jak na przykład te państwa bałtyckie uzyskiwały niepodległość na początku lat 90. To tak, nie wiem, w Litwie się ktoś zastanowił, na Litwie, czekajcie, jest Inter Wilno, trzeba by założyć. Nie wiem, ile ci... Bo Inter Ryga. Nie wiem, ile ci grają. Właśnie, bo to tutaj masz, w tym pytaniu jest uściślone, no, w polskiej drużynie w Europie, czyli to jakieś rozgrywki były pucharowe, tak? Tak, brawo. No dobrze, nie, no spokojnie, no ja, drużyna z pozycji D gra gdzieś tam trzecia czy czwarta angielska, no, także nie w będę... League Two chyba. Nie będę, nie. Ale walczą awans. Tak, ale, no, ale jak popularni aktorzy. Ale raczej jak grają w Anglii, to nie powinni być... Nie, no walijskie to wiemy doskonale, one grają tylko tamtą pierwszą rundę najczęściej, tą... Koniec czerwca, początek lipca i jeszcze do połowy lipca uczestniczą w tym wszystkim. Słuchaj, ty się na tym konkursie tak skoncentrowałeś pewnie. Na jakim konkursie? Znaczy na tym quizie. Dajesz wszędzie odpowiedzi B, będzie odpowiedź B. Daję. Źle. D. Teraz będzie C. D. D jednak? D. Wrexham. Ty jesteś Wojtek ten.
Bo oni w latach 70. wygrali Puchar Walii, a wtedy w Pucharze Zdobywcy Pucharów grał Zdobywca Pucharu Walii i oni nawet chyba Stal Rzeszów wyeliminowali w ogóle. A, i się, tak? I się to wiem z tekstu Michała Kukowskiego. I się przeprowadzili do Anglii. Tak. Ale bym chciał, żeby parę drużyn mogło się przeprowadzić z tego kraju. Jaka na przykład? Polskich ekstraklasy. Parę, no. Teraz jak zacząć się wymieniać, to wymieniać, to skończymy. Dzisiaj jest niedziela palmowa, to skończymy koniec. Jest poniedziałek, Wielkanoc, przedświąteczny. Ale to w takim razie w poniedziałek wielkanocny skończymy wymieniać. Śmigus dyngus. Kto wyznacza? No, ja chyba dalej, tak? Rebusy. Rebusy. Dla wszystkich. A z kim grali? Ze Stalą Rzeszów. Stalą Rzeszów. O Jezu, ale to musiało być. Ryan Giggs. Tak. Po lewej widzimy Gig jeszcze. Jest to Gig? Gig? I sy. I pierwszy raz w historii tych rebusów chyba jest jedna litera, która odpowiada za jedną to jest Superman. No to w końcu nie fajna postać, czy Superman? Zdecyduj się. Ale samo S tylko wybrał. Dobra. Dostaje punkt, ale widzieliście, że taki wóz to jest Gig? Nie. Ja nie wiedziałem, dowiedziałem się dzisiaj. Nie wiedziałeś, ale zgadłeś. Już wiem. Cieszę się, że ten program uczy. Zobaczyłem literkę S na końcu. Która nie może bawić. Przeanalizowałem, że to na pewno jest Giggs. Wyznacza Kuba. Ja wyznaczam... Robi Sawacz, robi rzeczy na Wojtka Piela. Proszę bardzo. Just let you cross it. Put your boot on the right way. Chyba nie jest najlepszy strzelec w historii strzelców. Can you kick the wall properly? Take 448. Piłkarze której drużyny Robi namawiał do trafienia się w głowę? Blackburn, Leicester, Derby, Crew Aleksandra. PC Derby. Dobrze. Kurde, Wojtek. Ja cię próbuję tu zakasować. Skąd wiedziałeś? A to odbijasz. Trochę po dresach poznałem. No, głównie po dresach. czy on tam był trenerem albo grał w ogóle w piłkę? No, grał. W późniejszych latach trochę. W Blackburn na przykład też pamiętam, że grał na pewno. We wszystkich tych klubach, które dałeś, on grał, czy nie pamiętasz już? Nie grał chyba. No, bo nie grał, ale nie pamiętam. Bo Blackburn też był, pamiętam, że tak. To chyba tak. A może nie? Nie pamiętam. Zostaw. Derby grał. Romku, zostaw. W Derby grał. Tak. Dobra. Rebusy są jeszcze. Tak. To rebusy. Gareth Bale. To nie? Nie. Nie ma ani jednego pytania o Garetha Bale'a w tym kuzie. Zapomniałem, że on jest Walijczykiem. Bellamy. Tak jest! O, faktycznie. Craig Bellamy, bo Bellatrix Lestrange i Amy Winehouse. Bellamy. Były piłkarz skądinąd Liverpoolu. Tak. Któremu skądinąd kibicuje Wojtek Piela. Jest taka... Ty faktycznie zapomniałem o Bale'u. No i dlatego... Kowal nie wie, bo Bale grał w Hiszpanii jako Dobra, o Bale'u już wszystko zostało chyba. Całe szczęście, bo byś pewnie kij do golfa postawił i trzeba byłoby odpowiedzieć. No. Ja bym dał jakiegoś Beja i literę L z prawej ręki jazdy. Ale był jeszcze jeden walicz w Hiszpanii, John Toszek w Realu chyba grał. Dobra. No to weźmy... Ekstraklasa jeszcze jest jakaś, nie? Mhm. Ale to dobra, ekstraklasę zostawimy na potem jak coś. Nie ma już. A nie ma już ekstraklasy. Ale Czarny Piotruś jest, nie? Tak. To Czarny Piotruś dla Wiktora. Tam są trzy jeszcze Czarny Piotruś. A, no to... Według mojej wiedzy. Która walijska drużyna nigdy nie istniała? Guys with Guns. Lanrhadr, Perth Madoc, Rutin. Po przeczytaniu miejscowości, która jest najdłuższa na świecie, myślę, że odpowiedź B istnieje. Bo jakoś podobne litery tam były ułożone. I myślę, żebyś nie wymyślił czegoś takiego. Chociaż kto wie, może tam uderzyłeś głową w klawiaturę czy coś. Czy mogę poprosić o przybliżenie jeszcze raz tych odpowiedzi na chwilę? Na całe, tak. Mogłeś zrobić, Paweł, jakiś taki routine o Scorbin. Z myślnikiem. Routine, myślnik o, tak, myślnik Scorbion. 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 Tak. Guys with Guns brzmi super, ale myślę, że może istnieć.
Guys with Guns? Czemu nie? To bardziej bojówka. Ale to chodzi też o drużyny strażackie, czy jakieś harcerskie, czy co? No, teraz wiadomo, że może mieć inną nazwę, bo są inne czasy i by bardzo szybko zostali skancelowani, ale kiedyś czemu nie? Chyba, że grają w tak niskiej lidze walijskiej, że nikt nie wie o ich istnieniu i mogą sobie grać. Z jaką nazwą chcą? Nie, no dobra, jednak Guys with Guns nie istnieje. Dobrze. Nie. Ale to było zawahanie. Było zawahanko. Stajesz punkt. Brawo, Wiktor, odkucie. Pierwsza dobra odpowiedź chyba. I no teraz jedziesz po zwycięstwo. Mi się przypomniał aż ten quiz jeden, który chyba tam miał tytuł, czy właśnie tam było w Czarnym Piotrusiu ten Ndabenkulu, coś tam, Karimata. Ndombele. Kalananka. Tak, Koko Kalananka. Koko. No i też było rozkminianie, czy to na pewno nie tak brzmi, jakby nie istniał, ale... Ale gdzieś w Koronie Kielce. No. Wyznaczę się. Pomiędzy Argirisami i Seanem Berrym mógł być. No, duża wiedza. Jakby cię mógł pisać o Koronie, to... Ja niestety że... jest owali. Ajajaj. To Ryana Giggsa na Wojtka Piele. Ryan Giggs na Wojtka Piele. Co on tam jeszcze zrobił? Co on mógł jeszcze zrobić? Tchórz, mami synek, gość bez osobowości. Kto tak nazwał Giggsa? Ojciec, brat... Sir Alex, żona. Mhm. Ona. Tak, bo ta czcionka nie łapie literki ży, niestety. I jak sobie z tym radzisz? No tak, jak widać. A podstawiasz jakąś? Nie no, jak robisz ży, to się robi taka przerwa między kolejną literą. A, dlaczego? Rozumiem. Ale już machnąłem rękę. No to. Rozumiem. No nie wiem, no to na 100% pewności nie mam. Ale no to pewnie brat, no bo miał prawo być rozgoryczony. Źle! A. No to, ta trzecia, ten gość bez osobowości nie pasował mi do brata, bo... No mam jej synek tak, ale... Ojciec. Pan Wilson. To też był sfrustrowany. A to ja znowu myślałbym o... O Sir Aleksie? O, to pewnie taki ojciec duchowy, bo Sir Alex też był dla niego na pewno... Muszę ci punkt zabrać. Jednym ruchem ręki. Dobrze, bo za dużo. Pionki. Jak to powiedział? Dobrze, bo za dużo już tego miał. 12. Zaczynamy zobacz. 7 po lewej, 11 po prawej. No. Tak ładnie. Mówiłem, że pod niego ta kategoria będzie walia. Wyznaczasz, Wiktorze? Dobra, jako że walczę o podium, to polska walia na Kowala. Polska walia na Kowala. Krakowiaczki 2. Po jakim meczu zwalił taki nagłówek dała piłka nożna? Wygranym. Brawo! Brawo! Dostajesz punkt. Poczekaj, no. Po jakim meczu dokładnym? Ale gdzie tak jest napisane? Zajstań mnie tu. Polska walia. Polska walia, wygrany. Brawo. Mam powiedzieć przez Polskę. Dałem ci odpowiedź, nie? Wynik. Krakowiaczki 2. Czyli ja tam... Nie wiem, ale nie jestem pewien. No coś się podejrzewam, że za Janasa... Ci, co później, no, znaczy, tak, Frankowski pewnie strzelił, co nie pojechał i pewnie Żurawski strzelił. Te 3-2 zasrane, tak? Dobra, 3-2. Dobrze! Widzisz, po co żeś tutaj fisiował, jak wiesz? No, musiał, 8. No. Proszę, jesteś trzeci. A? Jesteś trzeci, masz brązowy medal. Brawie. Ale dobrze powiedziałem, Frankowski, Żurawski? Tak. 3-2. A Krakowiacki i Jacek Krzynówek. Z dystansu, lewą nogą. Tak jest. Kto by z takim Krzynówkiem teraz w kadrze? Nikt. Piotrowski, tylko prawą. To jest polski Steven Gerrard. I do bramki, a nie od pleców kolegów, znaczy rywali. Wyznaczasz. Dobra, te rebusy się skończyły? A, Bejla nie było, no tak, skończyły się. Tak. No dobra, to teraz zróbmy tak. Kubie Białkowi wrzućmy może. Tego Giggsa, zobaczymy co on tam chyba ostatnio. Czy jeszcze, czy też nie ma? Jest.
Ostatnie. I fajna postać dla niej. Fajny... Ile Ryana Giggsa kosztował rozwód? Dużo, bardzo dużo. Bardzo dużo pieniędzy. Ogromną ilość pieniędzy. Niewyobrażalne sumy. Tyle, że nie było warto. O Jezus, bardzo dużo. Niebywałe przestworza. Można zadać pytanie, gotówki. Po co się żeni? Tak. No ale on... Czy to mówił Karol Krawczyk do swojej żony Aliny przy kolejnym swoim pięknym pomyśle na biznes? Ale Alina, on... będziemy bogaci. On miał naprawdę długą karierę, bo on chyba 20 sezonów z rzędu grał w Premier League, w sensie wystąpił w 20... Tak było, Wojtek? No, chyba dopiero w 2013 tak. Jakoś skończył grę. On nawet miał przecież taki moment, bo na koniec sezonu 13-14 został trenerem na chwilę. Potem... Ja zagram se. No i się wpuścił na boisko, tak. No i no, także to było dobre. No. Czyli zarobił kupę kasy. Myślę, że taką, jaką miał roczną pensję? Jakie były w tamtych czasach pensje? No takie 20 milionów rocznie to mógł przytulić, nie? Tak mi się wydaje. Jeden rozwód rocznie. No to właśnie nie. Właśnie nie. Właśnie nie, bo to byłaby za mała cena, to 20 milionów funtów. Odlicz podatki. Bo to całe życie żony, tak? Zmarnowane, więc jeszcze z jego winy ewidentnie orzeczone. Dam A. 60 milionów. 40. Ach, tak po środeczku. Wiesz. Czyli znowu odpowiedź B. Jak ja kupiłem w B, to było C. To jest spisek. Spisek. Ciekawe, czytałem, że on podobno po tym, jak właśnie wyszła ta sprawa z zdradzeniem żony i tych wszystkich innych kłopotów, poszedł na psychoterapię z tego powodu, że nie radził sobie z tym, że nie jest już w Manchester United. No, jak widać po jego różnych czynach, ewidentnie. A teraz żyje z... Ale nie wiem, czy to jest prawda, czy to jest takie anegdotyczne. A teraz nie wiesz, nie, żyje może z żoną brata, czy nie? Nie, teraz ma nową partnerkę. Mhm. I to nie jest żona brata? Nie jest to żona brata, już mi się skończyły żony brata. No. Ale chyba mu wybaczył. Brat się nazywał Rodri, tak. Teraz Ryan Giggs jest chyba z jakąś panią z Big Brothera, takie mam wrażenie. Ale może też coś mylę. Z Jolą Rutowicz. Oj, lepiej nie. Z frytką. Dobra, Wojtek. Nie, Kowal. A, ja? Kowal, tak. No, Kowal zgadł i wyznaczył Kubę. Co tam jeszcze mamy? Mamy przyjacielu, tak. Robi Sawacz, robi rzeczy. Kluczowa wiedza to o walii. To dawaj tego Sawacza dla Wiktora. Proszę bardzo. Może coś zaśpiewa? Gdy Sawacz w Leicester otrzymał od kolegi w prezencie misia nabitego na pal i usłyszał: weź to, bo jesteś jedyną ciotą w drużynie, w odpowiedzi pobił go, rozsmarował mu na czekoladę na twarzy, nabił kolegę na pal, podpalił misia. Mam nadzieję, że to nie będzie A, bo to będzie nuda. Właśnie. Ja myślę, tak patrząc na schemat pewnych odpowiedzi, że to może być B. No. I w sumie przy tym zostanę. Jedziemy z czekoladą na twarzy. Tak, jest to odpowiedź. No, pięknie tutaj wyłapałeś ciąg logiczny, no. Czyli dostał misia nabitego na pal, został zwyzywany tak, a nie inaczej. Rozmarował mu czekoladę na twarzy, a wszystko działo się na imprezie bożonarodzeniowej. No tak, to tam wszystko się zgadza, no bo na imprezie bożonarodzeniowej jakieś tam czekoladki, jakiś batonik, nie? Tam, niewątpliwie. No, a zamiast zjeść, to można na kolegę. Dostałeś pogodnie. Dobra, no to czarny Piotruś na Wojtka Piele. Faktycznie było aż tak dużo B? Tam, gdzie ja strzelałem, to zawsze było B. Znaczy... Która walizka dużo nie istniała? Jak nie trafiałem. B. Holy head, holy well, holy shit, real. Już chciałem krzyknąć B, ale zobaczyłem, co kryje się pod odpowiedzią C. I odpowiedź moja brzmi holy shit. O, dobrze. A. No dobrze. To cieszę się, że odpowiedziałem właściwie. I wyznaczam. Ekstraklasa jeszcze jest, czy nie? Nie. Polska Walia jeszcze jest? Nie wiem. Chyba tak. No to Polska Walia dla Kuby. W imieniu wszystkich strzelców bramek w kultowym meczu Walia Polska. No. Wszystkich. Cały odcinek tutaj. Ej, dobra, mogę to notować. To Hartson. Mhm. Kurde, nie pamiętam tego drugiego z Walii. A właśnie, to nie był. Nie było takie łatwe. Cholera. O wy gamonie. Co tam był? Wiemy, że nie Gareth Bale.
A może... pewno nie Gareth Bale. A masz Dabońka, tak? Nie można. Aj. A co było w tym quizie? W jakim quizie? Tym, rebusie. To był rebus? No, był. Był rebus. Co? Dwa obrazki były. Tak? Mhm. Dwa obrazki? Serio? Mhm. Na to bym nie wpadł. A jakie? Literka S na przykład. No nie, to nie. Nie ten? Co tam było? A dlaczego mam tak słabą pamięć? To jest, polski wymienisz? To jest ten moment, w którym bardzo żałuję, tak są pamięć. No to co? Polskich, to, polskich powiedz, bo to chyba do sumie było minutę temu, czy dwie. Frankowski i Żurawski. Jeszcze jeden. No, jeszcze jeden. A tam jest trzy. Mm. Zapomnij o tym trzecim. Kuba, orzechy jedz. Dziadek mówił, że to na pamięć dobry jest. Ale to trzecie. Lecytynę. Czy trzeci strzelec padł podczas tego programu? Tak. Tak? Tak. Sam się śmiałeś z niego. Tak, bo ja miałem przecież dwóch z Krakowa, tak? No. I jeszcze później Paweł dorzucił jednego. A to było 5 minut temu. No jeszcze dyskutowaliśmy o jego walorach. No. Dyskutowaliśmy, że prawie Kuba Piotrowski. Tak. A, ten, krzydłowej. No. Tak. Ale już z tym drugim ci nie podpowiemy. Tak. No, zwali ci z tym drugim to nie. Z drugim nie przypomnę sobie. Może Giggs tak by prowadził dzisiaj. Nie Giggs. Giggs mógł strzelić. Sawacz. Albo Sawacz. Wiesz, tudzież Sawycz. Bellamy. Nie. Elm Show. A, właśnie, show. No tak, pazura był. No, no dobra. Ale to już było tak dawno. To nie, to było to dobre 20 minut temu. Pierwszy rebus chyba. No. Tracisz punkt. Robi Elm Show. A w Football Managerze był dobry, czy tam w Championship jeszcze menadżera. Pamiętam, że dużo ludzi go kupowało. Taki ty, ale jak Bellamy się... grał w Liverpoolu, to były chyba najsmutniejsze czasy, co? Liverpoolu? Znaczy, no... Lazar Markowicz na skrzydle, jeszcze to były czasy. No. Znaczy, nie były najlepsze czasy, ale on miał takie swoje ciekawe momenty, bo kiedyś na Camp Nou strzelił gole, jak Liverpool wyeliminował Barcelonę i tym kijem golfowym tak celebrował, że... Znaczy, tak udawał, że kijem golfowym... Z czego wyeliminował Barcelonę? W Lidze Mistrzów Liverpool grał z Barceloną. To co było 4-0? Nie, to było jeszcze... No, 4-0 już Bellamy nie grał. To był sezon jak Barcelona za Rijkaarda, co wcześniej wygrała w 2006. Potem broniła tytułu i odpadła z Liverpoolem. A, to tak było, no. I co dzień wcześniej mieli imprezę w Marbella, tam zgrupowanie, no tam Dudek zresztą opowiadał, że oni po prostu poszli na herbatę z cytryną, tylko pomylili napoje. No i później też kije golfowe Bellamy pomylił, że to nie jest do gry w golfa, tylko jednego kolegę tam. No tak wcześniej grał w Liverpoolu? No tak. Ja myślałem, że grał w 2013. No i potem wrócił. A, wrócił. I sezon 11. No to ja o tym mówię, o tym drugim. No to był mocno przeciętny, ale wygrał Liverpool Puchar Ligi, tak? No to zawsze. A nie, no to nie. Słuchaj, na tamte czasy odwołuj, Paweł. To było jedyne trofeum Liverpoolu przez 10 lat zdobyte, także to niech kij dmuchał. Dobra, zwłaszcza w finale z Cardiff, więc element walijski się przebija. Dobra, bo to nie przecież nie o to chodzi, żeby tutaj jakieś tam fakty podawać, kto z kim wygrał finał. Dobra, mamy jeszcze chyba czarnego Piotrusia. Mamy. Jednego. No to weźmy czarnego Piotrusia dla Kowala. Proszę bardzo. Landundno. Cirk AAAFC. Karswus Jazz FC. To drugie jak... A dlaczego tam nie dałeś Utah na dole? Kogo? Utah Jazz. To drugie jak w anonsach jakiś. Tylko to A powinno z przodu być. A na pewno istnieje do tej pory. Nie, no, na pewniaku wjechał, zobacz. Tak, tak. Ekspert. Widać, że gra. Widać, że telegazetę przegląda. Piłeczkę. Oni tam, wiesz, dobrze. A powiedz, czym się dużo rożnych, albo nie wiem, dużo strzelają? Nie, to jest dobra liga, bo jak jest reprezentacja, to oni dalej grają, nie? Mają wywalone na to, bo przecież... No, raczej nie cierpią zespoły za bardzo na tym, że wyjedzie ktoś na kadrę. Dobra. To też na 100% istnieje. Ten odpowiedź D to raczej kojarzy mi się z Finlandią. Futbolem fińskim, może tak, no bo to... Jazz ci się kojarzy z Finlandią? No jest tam taka drużyna, tylko właśnie nie wiem, czy... Nie, wiesz, no. Inaczej pewnie jest czytane w Finlandii, tak? To nie musi być jazz.
załóżmy, że to jest jazz. Ale jazz. No, 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 no. Może w Finlandii jakaś właśnie grupa fanatyków w Sanach. Nie, no dobra, nie, nie będę kombinował. Albo jazu, jazu. Uderzę znowu w B. Uderzę w B, bo musi być B. W B nie istnieje. B, Cirque AAAFC istnieje. No, no, jak ja uderzyłem drugi raz w B, to nie akurat... No dobra. Nie istnieje jazz. A ja. Znaczy jazz istnieje akurat, nie muzyki, ale nie jako jazz nie, FC w Walii. W sumie mogłem powiedzieć ten jazz, bo mówię, w Finlandii na pewno taka drużyna jest. Ale że wpadli na Cirk, i to też to jest... To jak te baterie, prawda? No. Wyznacza Wojtek. Chyba tak. Kluczowa wiedza nam została i robi nie. Kluczowa wiedza i robi Savage. Dobrze mówię? Tak jest. Trzy pytania w kluczowej wiedzy i jedno pytanie, tak, czyli cztery pytania. To robi Savage dla Kuby. Wciąż jeszcze każdy może wygrać. Co stało się tutaj, gdy Robbie Savage został znokautowany przez sędziego? Stał i znokautował sędziego. Alan Shearer wykartkował arbitra. Robbie Savage wykartkował arbitra. Savage stał i pogratulował arbitrowi. Okej. No nie, myślę, że nie znokautował sędziego. To byłoby bardzo nieładne z jego strony. Aczkolwiek uprawnione. A poza tym pytanie, czy ten sędzia byś tak dał, widać było, że wprowadził cios. Piękny. No krzepę niemalże jak sędzia myć. No. Ma. Niewątpliwie. Myślę, że Savage wstał i pogratulował ciosu. D. Zobaczmy. Zobaczmy odpowiedź. No, Shearer. Alan Shearer. Mogłeś B dać. Mogę dać. Lecisz po prostu. No to jest znana scena z Boisk Premier League. Dosyć Boisk. Tak, tak. Newcastle grało z Blackburn? Nie. Albo z Birmingham? Nie pamiętam. Na pewno z Newcastle kimś grał, tak. Tak, dla Wiktora... No, kluczowa wiedza została. Dla Wiktora kluczowa wiedza, tak. Który manuskrypt nie istnieje? Biała księga z Riddurch, czarna księga z Carmarthen, zielona księga z Cardiff, czerwona księga z Hergest. To jest Harry Potter, czy... Czy Walia? Trzeba zadać takie pytanie na konferencji. Ale już chyba... Nie, bo już nie będzie żadnej, bo teraz już lecą do Walii. No, tak. Chciałbyś dogonić ich do Cardiff i... Przepraszam, przegadam to specjalnie. Po manuskrypt. Chociaż nie, no dobra, już się nie będę bawił w te pytania poniżej pasa, ale... kurde, no. Albo co siedział w Korwin tutaj i pokazał ten plan odbudowy Warszawy w Bierutach, chyba tam z 50. któregoś roku, to też taki prawie jak manuskrypt. Zielona księga z Cardiff brzmi najbardziej prawdopodobnie. Dlatego powiem, że ona nie istnieje. I masz rację. Dostajesz punkt i teraz jest taka sytuacja. Ale muszę to zauważyć, że Wiktor chyba tak, jak na nowicjusza, bardzo dogłębnie wszedł w głowę paczula. To nie jest taka cecha. Czasami tu ludzie przychodzą, to tak właśnie się dziwią, nie? Tak, tak. Kurde, co ty za pytania? A tu Wiktor jak prawdziwy sportowiec nie narzekał, nie płakał, tylko próbował rozgryźć swojego rywala. Prawda. Któryś raz już mu się to udaje, także naprawdę ogromny szacunek. Teraz zobaczmy dobrą odpowiedź. Może można zdjąć to pytanie. Jeśli weźmiesz dwa razy na siebie i dwa razy dobrze odpowiesz, to możesz wygrać. Wow. Ale możesz też na przykład raz dobrze odpowiedzieć, potem dać na Wojtka, jeśli on źle odpowie, to zremisujecie. Ja akurat wierzę w siebie, dlatego podstawowa wiedza owali na Wojtka. Kluczowa wiedza owali na Wojtka Piela. No, wierzysz w siebie, dobrze. To właśnie dobrze. Która rzeka w Walii jest najdłuższa? Gły, łaj, łysk, usk. Havren, Severn, Tywi, Towy. A nie ma Wisły tam? Otra. Wałta. Pewnie jedno tylko jest prawdziwe. Co, one wszystkie mają takie nazwy z Putin? Ja się zastanawiam. Wiesz to, Kuba, czy nie iść, wiesz jakim sznytem? Nie wiem. Którym ty nie poszedłeś. B. Bo nie mam kompletnie żadnego pojęcia. No,
No to jest podstawowa wiedza. No ja wiem, wiesz, szanse, że trafisz, są większe niż 25% akurat na B. To prawda, tak koło 27. Dobre dać 28. Dobre 27. No jakby to było, wiesz, pytanie do publiczności, czy tam był milionerek, na mnie 27, 24. Tak. No i publiczność, proszę. Tak. Zadecydowała. No dobra, no to w sumie, bo ja tu nie będę udawał, że tu coś rozkminiam B. Źle. Tavern Severn jest najdłuższa. Myślałem o tym, bo to tak brzmi nawet... Coś ta nazwa jest taka w miarę poważna, no ale uznałem, że tracisz może punkt, nie być. Wiktor, masz szansę na remis. Idź z pretensjami do pani... Jeszcze dwa pytania, tak? Jedno. Idź, Wojtek, jedno? Z pretensjami do pani od geografii, że ci tego nie notuje. No, zaraz się no uda. To na siebie. Jak będzie remis, będzie dodatkowe pytanie od Bale'a. Gdzie grał Gareth Bale? Czym jest śniąca się jędza? Teściowo z walijskiego sitcomu. Zły kobiecy duch walijski. Pap w Walii. Zespół jazzowy składający się z jednej kobiety i dwóch tamburynów. Ale tamburyn to jest określenie takie mające obrazić jej partnerów zespołu, czy ty tamburynie? Tamburyn to jest określenie na instrument. Określenie na biust tej pani. No nie, no. Nie, no. Na instrumenty muzyczne, oczywiście, że na instrumenty muzyczne. Zresztą nie wiem, to... Paweł, no. Ale to Paweł, musimy się oburzyć tą stawką. Nie powinieneś głośno tak mówić, bo... Dlaczego? Bo dałeś podpowiedź, no. Dobra, odpowiedź D to na pewno nie jest. Zostały trzy. Są wielkie emocje. Teściowa z walijskiego sitcomu. Czy ktoś to by tak przetłumaczył w ogóle? Śniące się jędza. No, znowu jest tak, że najbardziej prawdopodobnie brzmi ten jakiś zły kobiecy duch walijski. Tylko nie wiem, czy w Walii by wierzyli w jakieś złe kobiece duchy. No słuchaj, patrząc po tych nazwach różnych ksiąg magicznych, to ja myślę, że tam nie jednego. A teraz sobie wyobraź nazwa pubu w Walii, nie? I teraz wyobraź się, co muszą tam podawać, żeby tak go nazwali. A może to właśnie jakaś pani, ale wydaje mi się właśnie, że ten pub w Walii to jest taka bardzo zwyczajna odpowiedź, bo Pawłowi się kreatywność skończyła już w wymyślaniu tych odpowiedzi tutaj, czyli ja jestem między A i B, gdzie B jest bardziej prawdopodobne. Czyli na C mi się skończyło, a w D dałem zespół jazzowy składający się z jednej kobiety i dwóch tamburynów. Ale nie musiałeś po kolei dawać. Zawsze robię po kolei. Jestem... Wiktor, nie daj mu się, on teraz już próbuje z tą nie, grać. On chodź. Widzi, że ma naprzeciwko niebyle jakiego rywala i podejmuje z tą mind games. Teściowa z walijskiego sitcom albo ten zły duch. No nie wiem, no w Szkocji jak mają potwora z Loch Ness czy jakieś inne rzeczy, może w Walii też mają właśnie. Odpowiedź walijska na potwora z Loch Ness. Śliniąca się jedza. To nie najmocniejsze chyba. Zresztą, nie no, nie wierzę. Nie wiesz, co potrafi, śliniąca się jedza. Powiem tak, tutaj akurat nie wierzę w obejrzenie walijskiego sitcomu jakiegoś do odpowiedzi, dlatego daję tego złego ducha. Dobrze! Zły kobiecy duch walijski. To oznacza, że mamy remis. I co, wymień jeden klub Garata Bale'a? Ja zróbmy... Dwa. Zróbmy tak. Nie przesadzaj. Zapytam was, panowie, ile bramek... O Jezu. Strzelił przez całe... No nie, bo to nie... Można się nie pomylić o żadną. Nie, bo kto bliżej, dobra? Ja biorę remis. Bierzesz remis? Nie, no to... Dawaj. Nie ma, nie można. Nie można. Poczekajcie. Żeby wygrać, trzeba grać. To jest właśnie polska Walia i remis, czyli na karę. Musi być pytanie tak. O Garetha Bale'a w quizie o Walii. Już 6 stron sprawdził, przecież to nie będzie normalnie, nie będzie w stanie sprawdzić tej odpowiedzi. Czekaj. Jeszcze powiedz według czego sprawdzasz, bo przecież... Transfermarktu. Ile... Teraz mam do was pytanie. Według Transfermarktu i kto bliżej, dobra? No. Ile bramek w pucharze UEFA strzelił Gareth Bale? Kto bliżej, ten wygrywa. On w Pucharze UEFA za wiele nie grał, ale pamiętam, że grał w Tottenhamie przeciwko Wiśle Kraków tam w tym sezonie, co Wispa grała też z Barceloną. W 2008-2009 to było. No. I wtedy wydaje mi się, że nie strzelił. Wtedy strzelił David Bentley i Fraser Campbell. W rewanżu był chyba samobój. Ale Tottenham przeszedł dalej, a Wisła nie, więc... Ja już mam w głowie swoją odpowiedź. Możesz powiedzieć pierwszy. Dobrze, zero. Ja bym też tak kopnął, biorąc pod uwagę, jak Paweł szukał przy tym Bale'u i widziałem tutaj, przy tym Bale'u jak szukał... Nie musisz jakiś... dawać innej odpowiedzi, statystyk. Możesz taką samą jak... Statystyk. No, ale to żeby była jakaś emocja. Emocja? Emocja. Taka jedna. Też jedna emocja. Jedną, jednego gola. Zero.
Wiktor, jesteś gość. Ale dwie asysty. Przeczytał Pawła. Dobrze. Nie no, muszę powiedzieć, że naprawdę dzisiaj mieliśmy do czynienia. Całą karierę przeleciał, znaleźć tylko, gdzie jest zero. Wyjątkowym graczem. Z graczem Paweł bez jest... wiedzy, ale który odczytał schemat. Ale umiesz rozmawiać z ludźmi. Tak się dużo czytasz, zapamiętuję. Wygrywa debiutant, niesamowita historia napisana przez Wiktora Chrabąszcza od poniedziałku do tego poniedziałku przed długą drogę. Najpierw go wezywał Roman Kołton, a teraz wygrywa w quizie. I będzie wyzywany w komentarzach. Teraz już może pojechać do Walii, wejść wszędzie i będzie przyjmowany Wiktor z honorami. Żadna tam jędza go śniąca nie będzie atakować. Nie wiem, dlaczego się kłócimy, że poniedziałek albo niedziela. Bo udaje, że jesteśmy na żywo. I czytam czat. A co tam na czacie? Brawo, Wiktor. A, właśnie. Brawo, Wiktor. Przecież coś sobie przypomniałem. Gdzie mogę odebrać tego walijskiego naleśnika? Krępoga? A, tak. A. Tam pójdziesz tam za wyjściem już, tam tanie jest, za wyjściem. Tam jest kuchnia i w niej znajdziesz ocet, a później tak. Sobie już zrób. Tak. Ewentualnie jutro przywiezie catering. Dziękuję wam bardzo. Jutro gramy z Walią. Jakie macie swoje typy na wynik? Ale rozumiem typujcie, nie sercem. Wiem, że rozum i wy to też jest pewne uniesienie moje. No właśnie, przesadziłeś trochę. No. Ja myślę, że wygramy 2-1, bo my jesteśmy dla Walii taką Jeleną Ostapenko dla Świątek. Mógłbyś tak mi powiedzieć? O co chodzi? Że Świątek... Kim jest Świątek? Tak. Jelena Ostapenko to jest taka tenisistka, która generalnie słynie tylko z tego, że pokonuje Igę Świątek. Czyli można powiedzieć, że taką Anglią dla Polski. Taki główny nemezis. Czyli taką Anglią dla Polski jesteśmy? Tak. Okay. 2-1? Ja mówię, że będzie... 3-1 dla Walii. Ja też tak myślę. Ja 2-2 i w dogrywce Walia wygra. Oj, to będzie boleć jeszcze. Ale w sumie każda porażka. Po kopaninie totalnej w tym meczu 120 minut i dostaniemy w 119. 1-0 dla Walii. Tak, żeby... Optymizm, tak jeszcze, żeby śrubą nas dokręcili. Tak. Nie, my tam już... No i po co mówiłeś tym rozumem? Widzisz, ale sercem 4-0. Sercem to 3-0 co najmniej. Nie. Żebyśmy się... Nie, no ale sercem to jesteśmy w stanie to przepchnąć, nie? Pewnie jakieś tam 2-1, no ale rozumiem. Po prostu nie do końca potrafię uwierzyć tej reprezentacji po tym, jak na wyjeździe nie była w stanie poradzić z Mołdawią, no. Tak. Byłbym większym optymistą, jakby grali u siebie, no. Tak. Szkoda, że nam się wyrosowało. Musimy też nie poradzili sobie z Mołdawią tak dla odwiady. No, ale przynajmniej zremisowali, wiesz. A poza tym u siebie jesteśmy opromienieni po 5. A to oni nie przegrali u siebie z jakąś Armenią, czy czymś? Tak. Przegrali, no, ale wygrali też z Chorwacją, no. Dobra. Z Turcją zremisowali. No. Turcja też jest. Turcja to jest przeszłość. Czyli wychodzi na to, że Turcja, jak gramy z nimi sparing, to będzie drugi wygrany mecz. Panowie, Porobie zagrał jedno spotkanie na wyjeździe i je wygrał, a wy jeszcze. No. To prawda, jeszcze żadnego nie przegrał. Nie, jeden mecz grał na wyjeździe i jeden wygrał. Wyspa Miowczym. Komplet zwycięstw na wyjeździe. To do zera. I tego mu życzymy, żeby podtrzymał swoją wielką passę. A wam dziękuję za dzisiaj, Wojtek Kowalczyk. Dobranoc. Wiktor Chrabol. Dziękuję. Wojtek Piela. Dziękuję. Jakub Białek. Dziękuję. Stawiajcie łapki w górę, subujcie i wpadajcie na nasz kanał we wtorek. Studio przedmeczowe z Kubą Białkiem, takie jak ostatnio. W środę stan kadry, a potem zobaczymy. Hej, hej. Gdzie znajdę takiego względnie dobrego? Gdzie znajdę takiego względnie taniego? Daj Słowaka, przeciętniaka, daj walczaka, nie zdechlaka, daj Polaka, nie drumlaka, nie grzelaka. Prześlij mi Słowaka, nie Araka, nie Spaślaka, nie Polczaka, nie Rasaka, nie Cieżniaka, nie. Prześlij mi Siplaka. Jakiegoś starego Słowaka. Super przewaga. 2 gole przewagi i kupon wygrany.
Misja zakończona. To już w pierwszej połowie. Superbet. Go Superbet.